Witamy na konferencji prasowej po meczu 29. kolejki PKO Ekstraklasy. ŁKS przegrał z Jagiellonią Białystok 0-3. W pierwszej części konferencji porozmawiamy z trenerem Jagiellonii, panem Iwajło Petewem, a także zawodnikiem Maciejem Makuszewskim. Najpierw poprosimy trenera o podsumowanie tego spotkania. Good evening to everyone. I think that we deserve to get 3 points for our game. What will make me happy that our players, they came to the game very serious and very concentrate. We didn't give to the opponent some chances in front of our door, and also we scored 3 and we lose maybe 3-4 clear chances. It's most important 3 points for our team, and from tomorrow we can start to talk about the next game. Trener powiedział, że jest przede wszystkim bardzo zadowolony z tego zwycięstwa z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że jego drużyna zasłużyła na to zwycięstwo. Po drugie, był zadowolony z poziomu koncentracji swoich zawodników. Po pierwsze, Jagiellonia nie pozwoliła ŁKS-owi na stworzenie zbyt wielu sytuacji bramkowych, a poza tym sama strzeliła 3 gole. No i przy okazji również stworzyła jeszcze kilka dodatkowych sytuacji, których nie wykorzystała. Oczywiście są powody do radości, natomiast już od jutra jest koncentracja na kolejnym meczu. Pytanie od Krzysztofa Sędzickiego z telewizji Toja. Czy trener jest już spokojniejszy po tym, skoro zespół zapewnił sobie właśnie miejsce w górnej ósemce tabeli? The question is, are you more calm after this victory and when you are sure that you will be play in top 8? Yes, of course. Today is important game for us. We don't have another reason or chance to lose some points. I'm happy with my players. Congratulations for that. And I hope to next game we will show more quality playing. Trener powiedział, że oczywiście, że jest jak najbardziej spokojny, że cieszy się z tego, że już dzisiaj Jagiellonia zapewniła sobie miejsce w pierwszej ósemce. Oczywiście gratuluje sztabowi, gratuluje zawodnikom, no i liczy na to, że w kolejnym spotkaniu, oczywiście mając ten większy spokój, drużyna pokaże jeszcze większą jakość piłkarską. Jeszcze jedno pytanie, czy trener jest już spokojniejszy, czy poczuł ulgę w związku z tym, że odblokował się dzisiaj Pulić? How are you feeling with that Pulić in last 2 games scored 2 goals and he unlocked his possibilities to score? How I feel? I feel good. He was here to score. I'm a little angry about him because he has clear situation to score another one, but hopefully to be next game. Trener powiedział, że jeżeli chodzi o Jakowa, to oczywiście no, przyszedł tutaj, żeby strzelać, więc oczywiście jest z tego bardzo zadowolony, że w ostatnich 2 meczach strzelił 2 gole. Natomiast jest też na niego trochę zły, ponieważ miał jedną bardzo dobrą sytuację, której nie wykorzystał, ale ma nadzieję, że w kolejnym spotkaniu, jeżeli będzie miał taką, zachowa się lepiej i strzeli bram, i strzeli gola. Dziękujemy za te wypowiedzi. Maćku, jak ty? Że dzisiaj bardzo byśmy skoncentrowani na tym spotkaniu. Wyszliśmy na to spotkanie z założeniem takim, jako w pierwszej połowie, jak to wyglądało, bo chcieliśmy grać tą piłkę, którą zaprezentowaliśmy i strzeliśmy 2 gole. Plan był wykonany do przerwy. Po przerwie cel był taki, żeby jeszcze zdobyć jedną bramkę przynajmniej i ten mecz zamknąć. Tak się stało. Myślę, że dzisiaj zrobiliśmy dobrą robotę, bo przygotowaliśmy się do tego spotkania ostatnie dni, żeby zagrać tak jak dzisiaj, i to się udało. Witamy na drugiej części konferencji prasowej po meczu ŁKS Jagiellonia Białystok. Tym razem są z nami trener ŁKS-u Wojciech Stawowy i Maciej Wolski. Panie trenerze, na początek poprosimy o komentarz do tego, co widzieliśmy dzisiaj na boisku. Komentarz może być tylko jeden. Przede wszystkim chcę przeprosić kibiców w swoim imieniu za postawę zespołu. Nie można tego rozpocząć inaczej, tylko od takich słów, bo tutaj na pewno jest kwestia tego typu, że
dzisiejszym meczu totalnie zawiodłem jako trener na całej linii. Daliśmy się w tym meczu dzisiaj po prostu wypunktować, tak jak bokser na ringu. Jagiellonia ustawiła się typowo na kontratak, czekała na nas na swojej połowie boiska. Myśmy nie potrafili się kompletnie przez ten zagęszczony blok obronny przebić. Nie stwarzaliśmy też sytuacji bramkowych, po których te gole mogłyby wpadać. Gra była za wolna. Grając w takim tempie, jak graliśmy dzisiaj, ciężko było po prostu tą obronę Jagiellonii rozerwać, tak żeby zrobiły się tam jakieś przestrzenie na prostopadłe podania. Też było bardzo mało uderzeń z naszej strony, mało dośrodkowań, czyli tych elementów, po których mogą wpadać bramki albo można stwarzać sytuacje bramkowe. Więc za taką postawę, za taką grę ja mogę raz jeszcze tylko przeprosić. Jesteśmy teraz już w arcytrudnej sytuacji. Jak się przeanalizuje tą kolejkę, to nasza sytuacja zrobiła się, można powiedzieć, w pewnym stopniu beznadziejna. Ale chcemy te rozgrywki grać do końca. Chcemy je grać tak, żeby każde spotkanie w naszym wykonaniu było zupełnie inne niż to dzisiejsze. I żeby po każdym spotkaniu można było powiedzieć, że zagraliśmy honorowo i nikt się za nas nie musi wstydzić. Dzisiaj było niestety inaczej. Na początek pytanie od Krzysztofa Sędzickiego z telewizji Toja. Czy bardziej martwi trenera zero z przodu, czy trójka z tyłu? Martwi mnie jedno i drugie, bo jak przeanalizujemy na spokojnie bramki, ja już mam je przeanalizowane, to tak naprawdę to były prezenty z naszej strony. Ułatwiliśmy tutaj bardzo zadanie Jagiellonii. Wiadomo, że zupełnie inaczej się gra, kiedy te bramki wpadają, a myśmy dzisiaj na to pozwolili. Natomiast w ofensywie, tak jak powiedziałem, nie byliśmy na tyle dynamiczni, szybcy i przekonywujący, żeby stwarzać sytuacje bramkowe. Dzisiaj było ich jak na lekarstwo i brało się to przede wszystkim z naszej wolnej gry. Kolejne pytanie. Czy nie ma trener wrażenia, że wracają demony z przeszłości? Drużyna gra obiecująco w ataku, ale niewiele z tego ma dla siebie. Ja tu nie chcę mówić o żadnych demonach przeszłości. Nie chcę wracać do tego, co było. Mnie interesuje to, co jest. Ja tutaj do ŁKS-u przyszedłem w konkretnym celu, w konkretnym zadaniu i na chwilę obecną tego zadania kompletnie nie realizuję. Ja nie chcę takiej sytuacji, żeby ŁKS musiał się po prostu wstydzić. Nie chcę takiej sytuacji, żeby ŁKS był zespołem, który tak łatwo oddaje rywalowi w obrębie swojej bramki pole. Ja chcę, żeby to była drużyna, która po prostu nie tylko fajnie gra do przodu, nie tylko fajnie rozgrywa piłkę, ale przede wszystkim drużyna, która zdobywa bramki, też drużyna, która potrafi bronić swojej bramki. To jest moja praca, którą tutaj przyjechałem wykonywać i chcę wykonywać dalej, ale chcę po prostu widzieć efekty tego. Na razie, tak mówię, no, tych efektów po prostu ja osobiście nie widzę. Kuba Balcerski ze Sport.pl pyta, czym konkretnie różni się dyspozycja zawodników na treningach i na meczach, bo słuchając wypowiedzi i patrząc na to, co się dzieje na boisku, trudno uwierzyć, że jest taka duża różnica. Ja mówiłem na konferencji przedmeczowej, że bardzo bym chciał, żeby zespół zagrał w meczu tak, jak pracuje na zajęciach treningowych. Ja mówię szczerze, ja nie owijam w bawełnę i ktoś, kto mnie słucha, widzi i słyszy, że potrafię jak gdyby tą krytykę zacząć od swojej osoby i też tutaj jak gdyby nie chcę bawić się w żadną dyplomację. Treningi wyglądają naprawdę obiecująco. Ja nawet w najczarniejszych snach nie przypuszczałem, że my dzisiaj tutaj z Jagiellonią przegramy 3-0. I te moje słowa z konferencji prasowej, że bardzo bym chciał zobaczyć drużynę tak grającą w meczu mistrzowską, jak trenującą na co dzień, nie były pozbawione sensu i logiki. Ja dalej będę na to czekał, bo te zajęcia treningowe naprawdę wyglądają zupełnie inaczej. Nie wiem, czy bierze się to z tego, że tam nie ma presji, tam nie ma jak gdyby takiej sytuacji, jaką mamy w lidze. Ale z presją piłkarz zawodowy, trener zawodowy musi sobie umieć poradzić.
Właśnie skończył się dla pana taki mecz, jaki Kazimierz Moskal miał z Koroną Kielce. Wtedy szkoleniowiec powiedział, że nie wiedział, że jego piłkarze umieją grać tak źle. Czy pan wiedział, że też dzisiaj może to tak źle wyglądać? Już powiedziałem, że w najczarniejszych snach nie przypuszczałem, że czy myślach nie przypuszczałem, że my dzisiaj po prostu przegramy spotkanie 3-0, natomiast tak wysoko i że będziemy mieli taki problem, żeby stwarzać sytuacje bramkowe i żeby tą grę prowadzić tak, żeby ona nam po prostu dała punkty. Natomiast ja nie użyję takiego sformułowania, że nie wiedziałem, że chłopcy potrafią tak słabo grać, bo dla mnie ci chłopcy potrafią grać w piłkę, ci chłopcy potrafią robić naprawdę wiele fajnych, kapitalnych rzeczy, tylko nie przekłada się to na ten najważniejszy moment, jakim jest mecz mistrzowski, a skoro się nie przekłada to na mecze mistrzowskie, to ja powtarzam to raz jeszcze i będę to powtarzał z uporem maniaka, tak, że to nie jest wina chłopaków, tylko to jest wina szkoleniowca i ja tutaj mogę przede wszystkim siebie najpierw uderzyć w piersi, skoro nie potrafię na nich wymóc tego, żeby oni zajęcia treningowe przełożyli na mecz mistrzowski, skoro nie potrafię wymóc tego, żeby w meczu mistrzowskim grać tak, jak robią to na treningach, jak trenują na treningach, no to widocznie gdzieś w mojej osobie tkwi jakaś rezerwa, którą po prostu muszę odnaleźć i muszę zaszczepić w nich to, żeby po prostu mecze mistrzowskie pokrywały się z tym, co robimy w jednostkach treningowych. Wtedy będzie na pewno w mojej ocenie bardzo dobrze. Jeszcze jedno pytanie od Kuby. Czy jeśli Antonio Dominguez zagra na pozycji numer 10, to nastąpi natychmiastowe trzęsienie ziemi? Nie wiem, czy Antonio Dominguez zagra na pozycji 10, czy zagra na skrzydła na dzień dzisiejszy. Nie wiem, jak to będzie wyglądało teraz w tych najbliższych dniach. Zawsze o tym, kto wychodzi w meczu na danej pozycji, decyduje dyspozycja ostatniego meczu mistrzowskiego. Antonio tych meczów nie rozegrał do tej pory zbyt wiele. Wszedł w meczu z Koroną. Dzisiaj rozpoczął mecz od pierwszej minuty. Zmieniłem go dlatego, bo miał żółtą kartkę. Ktoś może zapytać, dlaczego nie zmieniłem Drago, który też miał żółtą kartkę. No, Drago grał bezpieczniej, na mniejszym ryzyku. Antonio widziałem, że bardzo ma dużo chęci, ambicji, żeby po prostu pokazać, że to miejsce w składzie mu się należy i nie chciałem tutaj narażać i jego, i zespołu. Tak mówię, Antonio jest dla mnie zawodnikiem bardzo dobrym, kreatywnym i czy zagra na dziesiątce, czy zagra na skrzydle, myślę, że tą kreatywność będzie w stanie dobrze sprzedać. Nie wiem, dlaczego miałoby być trzęsienie ziemi, gdyby wyszedł na tej pozycji. To jest dobry zawodnik i myślę, że każdy, kto się zna na piłce, o tym doskonale wie. Co z Samuelem Koralem? Miał być gotowy do gry, a tymczasem ponownie nie było go nawet na ławce rezerwowych. Ja mówiłem już o sytuacji Samuela. Samuel tak naprawdę jest w takim reżimie treningowym, nazwijmy to dwutygodniowym. Ja dzisiaj z nim odbyłem rozmowę po porannym rozruchu i doszliśmy do wniosku, że nie jest jeszcze w pełni gotowy, żeby po prostu wychodzić w meczu, czy w podstawowej jedenastce, czy w momencie, kiedy ewentualnie chciałbym go wpuścić do gry. Zawodnik też musi mieć taki komfort fizyczny, żeby po prostu dał z siebie wszystko, dał z siebie 100%. Oczywiście mogę sobie tutaj teraz pluć w brodę, że nawet jeśli nie był na 100% przygotowany, to być może te 70%, na jakie jest na chwilę obecną gotowy do grania, wystarczyłoby, żeby coś więcej dał nam z przodu, niż dawaliśmy, jeżeli chodzi o cały zespół, ale to już jest jak gdyby po fakcie przyczyna była taka, jak powiedziałem wcześniej. Czy to już czas, aby odrywać młodzieżowców przed pierwszą ligą? Czas na to, żeby ogrywać młodzieżowców zawsze jest. Niekoniecznie trzeba to robić z taką perspektywą grania w pierwszej lidze. Dopóki będą szanse matematyczne na to, żeby w tej lidze pozostać, to będziemy walczyć i to mówię z pełną odpowiedzialnością. Bo nawet gdyby tak miało nie być, to myślę, że taki mecz jak dzisiejszy nie ma prawa się powtórzyć z wielu względów. Chociażby dlatego, że nasi kibice nie zasłużyli na to, żeby po prostu oglądać nas tak grających, a my też jako ludzie, którzy zawodowo uprawiają piłkę nożną, powinniśmy w każdym meczu zagrać o honor dla siebie, o honor dla klubu.
Dlatego, tak mówię, w każdym spotkaniu będziemy walczyć bez względu na to, jaka będzie sytuacja. Na pewne rozwiązania przyjdzie czas w momencie, kiedy się po prostu zakończy sezon. Kolejne pytanie od Mateusza Denderskiego z ŁKS Fans. Jaka jest właściwie obecna taktyka ŁKS-u? Taktyka ŁKS-u, tak jak powiedziałem wcześniej i mówiłem to wielokrotnie, ma być oparta o grę ofensywną. Taką grę, która po prostu ma doprowadzać do tego, żeby właśnie dominować nad rywalem, utrzymywać się przy piłce, stwarzać sytuacje bramkowe. Tym utrzymywaniem się przy piłce kreować właśnie takie sytuacje, które pozwolą zdobywać bramki. Więc ma być to gra ofensywna. Ja wiem, że po takich meczach można zadawać wiele pytań. Mogą te pytania być również i uszczypliwe. Ja niewiele mam tutaj na swoją obronę. Mówię to po prostu uczciwie i szczerze. Natomiast zamiary i jak gdyby chęci mamy zupełnie inne. Potencjał, jaki ma drużyna ŁKS-u, to jest ewidentnie potencjał zawodników takich, którzy mają wysoki poziom zaawansowania technicznego i to jest dobrana taktyka. Zresztą ona tak była dobierana też wcześniej. ŁKS zawsze lubił grać długo przy piłce, zawsze lubił grać do przodu. Ja nie chcę tego porównywać z tym, co było, natomiast mogę mówić o tym, co jest na chwilę obecną. Dzisiejsze spotkanie zagraliśmy po prostu słabo i nasza taktyka nie wyglądała tak, jak ma wyglądać. Jeszcze jedno pytanie od Mateusza Denderskiego. Co taciego trener zrobił przez ostatnie tygodnie? Co miało włączyć ŁKS do walki o utrzymanie? No, w jednostkach treningowych, w tych wszystkich mikrocyklach, które mieliśmy przepracowane, mieliśmy za sobą. Staraliśmy się tutaj przede wszystkim podnieść kwestie mentalne, jeżeli chodzi o zespół, żeby zespół naprawdę wychodząc na boisko mocno w siebie wierzył, wierzył w to, co robi, wierzył w swoje możliwości i w szansę utrzymania. Chcieliśmy również lepiej wypracować i dopracować pewne elementy właśnie związane z atakiem pozycyjnym, z kontratakiem, z grą w defensywie. Ostatni mecz z Rakowem Częstochowa pokazał, że gdzieś idzie to w dobrym kierunku, że gdzieś coś po prostu drgnęło, natomiast na dzisiejszy mecz z Jagiellonem jak gdyby wszystko to zeruje i sprowadza znowu do punktu wyjściowego. Ja nie mogę zawodnikom odmówić chęci, ambicji w procesie treningowym. Wygląda to, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo dobrze. W meczu no dziś wyglądało tak, że trudno tutaj cokolwiek powiedzieć na swoje usprawiedliwienie i takiego usprawiedliwienia absolutnie nie szukam. Dziękujemy. Maćku, jak ty oceniasz dzisiejsze spotkanie? No ciężko coś powiedzieć na gorąco. No tak jak na pewno trener wspomniał, graliśmy zbyt wolno. Brakowało nam troszeczkę kreatywności, więc na ocenę meczu jeszcze pewnie przyjdzie tutaj czas i ciężko coś powiedzieć po takim meczu. Krzysiek Sędzicki z telewizji Toja pyta, czy ciągniecie do ataku na nowej pozycji? Oczywiście, że tak. No, takie mam zadania, żeby bronić i atakować, więc myślę, że do tego zmierza tutaj piłkarz, właśnie obrońcy już. Wymaga się, żeby grali równie dobrze w ataku, jak i w obronie, więc zadania mam ofensywne i defensywne, no i staram się je realizować. W poprzednich klubach zdarzało się już, że również na prawej obronie występowałeś? Nie. Tutaj jest to mój drugi dopiero mecz na prawej obronie, więc nie miałem jeszcze przyjemności występować na tej pozycji. Czy plecak mentalny jest ciężki, czy już bardzo ciężki? No na pewno nie jest łatwo grać przez to, w jakiej jesteśmy sytuacji, no ale tutaj nie ma na co zwalać winy. Jesteśmy zawodowcami, więc musimy sobie z tym radzić i tyle. Jak byś porównał to dzisiejsze spotkanie z meczem jesienią w Białymstoku? No na pewno zupełnie inny mecz. Tam od początku zdominowaliśmy Jagę, więc na pewno dużo lepiej to wyglądało, szczególnie w pierwszej połowie w Białymstoku. W drugiej dostaliśmy dwie bramki, no i też ten mecz przegraliśmy. A tutaj niestety nie zrealizowaliśmy zawodnicy tego, co mieliśmy zaplanowane przed meczem.
To ta szybko stracona pierwsza bramka i okoliczności straty drugiej bramki podcięły wam skrzydła? No na pewno nie jest łatwo, gdy na początku dostajemy dwie bramki, ale sami do tego dopuściliśmy. No, ja bym chciał, żebyśmy my mieli tyle miejsca w przodzie, żebyśmy my stwarzali takie sytuacje, bo nie ma co ukrywać, że podarowaliśmy Jagiellonii te bramki. Dziękujemy. To tyle na temat dzisiejszego spotkania. Następne spotkanie Łódzki Klub Sportowy rozegra w niedzielę 14 czerwca we Wrocławiu ze Śląskiem. Będzie to ostatnia kolejka rundy zasadniczej. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję.